Witam w kolejnym filmie. Dziś trochę inna wyprawa, bo dzisiaj, słuchajcie, wyprawa na jedną z wielu miejscówek, na których już byłem. Ta jest jedną z pierwszych, słuchajcie, które zrobiłem w swoim życiu. Kiedyś to było małe, zarośnięte pole. Teraz już jest, słuchajcie, prawie las. I się ogólnie pobawimy się moim tuningowanym kanarkiem. W poprzednich filmach na pewno będziecie mogli obejrzeć i zobaczycie, co to jest za sprzęt, jakiej marki. Chodzi mi się z nim bardzo dobrze. Mało tego, miałem inne, droższe, ale jednak zawsze wracam do kanarka. Kanarek jest mega dla mnie i myślę, że go nie zostawię. Czasami biorę inny wykrywacz na grubsze tematy, natomiast kanarek do drobnicy jest rewelacyjny. Więc będzie dzisiaj kilka rad dla początkujących, jak i też pośmigamy. Zobaczymy, co stara miejscówka nam da. To cóż, widzimy się przy pierwszym sygnale. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, jest to jedna z moich pierwszych miejscówek, które zrobiłem w życiu. A ponieważ dowiedziałem się, że niedługo, bo chyba w przyszłym roku, idzie ten teren pod zabudowę domków jednorodzinnych, dotarłem swoimi kanałami, słuchajcie, do gościa, albo sprzedaję te działki. No i mam jedną z ostatnich szans, albo ostatnią szansę, pochodzić właśnie po tej miejscówce i zobaczyć, co zostawiłem 20 lat temu. No, to tyle, więc ruszam do akcji i widzimy się przy pierwszym sygnale. No, słuchajcie, pierwszy sygnał na starej, na najstarszej miejscówce. I słuchajcie, jak zwykle, dyskryminacja minus 2, dwie kreski zawsze dyskryminuje, bo tak jak mówiłem, duży metal i tak pokażę, zobaczcie. Czułość na maksa w takim terenie. No, słuchajcie, świeci na zrywkę, ale równie dobrze na małą monetkę, więc... O, korzenie. Ciężko będzie kopać, bo akurat są korzenie. Nie chcę oddać. Ale nie jest tak głęboko. A tu z boczku. O, kawałek, słuchajcie, blaszki. Więc no, pierwszy strzał, słuchajcie, dzisiaj, ale coś zostało. Okej. Tu jest jeszcze jedna, widzicie. O, bym zapomniał o tej. Nie, nie było. Tu jest jeszcze kawałek. O, jakaś blaszka. To taki sygnał nas nie interesuje. Idziemy dalej. Mam, słuchajcie, drugi sygnał. Jest tutaj. No i wychodź. To będzie pił płytkawo w miarę.
Amoniak mile widziany. Sreberko jakieś. Znaczy się z śmiotego. Albo stopione aluminium. No, słuchajcie, oczyścimy później i zobaczymy, co to jest. Taki znajduch się trafił. Drugi ząb na razie. Gruby sygnał się trafił, to jedziemy. Chociaż polmosy tak biją. Grubo. Tym razem, słuchajcie, trafił nam się nie wiem, co to jest, perforowana taka aluminiowa folia, słuchajcie, albo od samochodu, albo z samolotu też może być, bo wiem, że w tych rejonach zestrzelono samolot w czasie II wojny światowej i coś też tu się działo, ale mówię, nie wiem. No śmieć, idziemy dalej. Trzeci ząg. Sprawdzamy kolejny. Mamy skarb. Zobaczcie. To może być. Co to może być? No i tak jest szrot, więc coś tu było przybite. Obrazek. Ramka. Stara. Nie wiem. Jakiś fant jest. Końcówka. O, druga część, widzicie. Drugi róg tego czegoś. No ale nadal nie mamy takiego, wiecie, jakiś krążek by się przydał, byśmy zobaczyli, kto tu chodził. Mam, słuchajcie, sygnał taki monetowy. Tak mi się wydaje. Nieraz ciasno po takich krzaczkach, słuchajcie.
musi być gdzieś tutaj. To mamy, panie, tutaj dziesik. Znikający punkt. Widzicie? Znikającego? Mówiłem, polomusisko. Ożeż. No to chyba czwarty sygnał, nie? Ojejku, jejusiu. Dobra. Trzeba się sprężyć teraz. Teraz szukam, słuchajcie, dobrego sygnału. No, słuchajcie, piąty sygnał. Ładnie pokazuje, słuchajcie, płytko. Na moniaka, no. Albo na kapsel. Jest tutaj. Niedobrze, jak jest tutaj. To nie jest tutaj. Widzicie, to jest takie cosik. No. Kolor chyba. No. Słuchajcie, to coś jest. Ja widzę tu jakiś grawerunek. Albo nie widzę. Nie no, coś jest. Coś jest takiego. Zobaczymy. Jakiś pojemnik zgnieciony. Coś takiego. Zobaczymy, oczyścimy i będziemy widzieć. Coś takiego. No, ale piąty sygnał, słuchajcie. Idziemy dalej. No mam, słuchajcie, szóstkę. Wali na kapsel, ale sprawdzam. Kapsel albo duża moneta. Już gdzieś tu jest, żeby jej nie trachnąć czasami. Parę razy tak miałem, słuchajcie, że strzał i centralnie znajdka. Ale każdy tak ma, tylko nie chcę nieraz się ludzie przyznać do tego. No jest. Wielka blacha. Czasami, słuchajcie, tak wyskakuje klamra. Miodzio. Wtedy jest. Jeszcze drugi kawałek. Coś trzeba pokopać, bo nieraz może być coś innego. No to była ta końcówka tej blachy. Ale nieraz, słuchajcie, w jednym dołku
są 2-3 przedmioty różne, więc trzeba sprawdzać. No i zobaczcie, to też nie za bardzo mi pasuje do tego samego. A może. A może nie. No w każdym bądź razie blaszysko. Szósty sygnał. Idziemy dalej. Siódmy sygnał, słuchajcie. Siedzi. Trawsko. Twarde. Co najmniej parę lat. Słuchajcie, kawałek nieobrabiany przez rolnika i tak już jest. Z takimi miejscóweczkami. Zarosło się jej i tyle. Mamy coś tutaj. Łuska. Słuchajcie. Łuseczka. Także jakiś ślad pozostał. Jedziemy dalej. Ósmy sygnał przede mną. Coś tak jakby nawet i grosz przedwojenny. Malutki metalowy sygnalik, ale jednak nie. Śmior, aluminiowy śmior. Tak wrednie właśnie grał. Ni to monetka, ni to coś tam i się zesrało. Kolejny sygnał na dwa razy. Albo kapsel, albo ładny kawałek kolorku. Bo na monety to za duży jest. Ale tak na ładny kolorek pokazywało. A jednak to blaszysko to samo. Nic tu nie ma. Kawałek blachy. To był ósmy sygnalik. Na razie widzicie, no same takie fanty złomowe.
ale się trafiają sygnały, więc słuchajcie, coś tu jeszcze zostało. 9. Widzę już tego fanta. Dziewiąty to ptupka. O, coś perolowskiego. Kolejny, 10. sygnał. No ciekawe, do ilu razy sztuka. Trzeba trzepnąć jakąś monetkę. No teraz powiem wam, że widzicie, następny śmior. Faken. Będzie super podsumowanie. Góra śmieci i może coś. Ok, mamy 11. sygnał. No, coś. Hu, jakieś blaszydło. Okrągły, słuchajcie. Wiecie, o co chodzi. Zobaczymy. Co to jest? Kurde, ja myślałem, że to jest coś stalowego, a to wygląda na kamień, ale dałem się zrobić. Brawo ty. Tu jest coś. No jest. Kolejna, zobaczcie, blacha. Z typu blach. Same blachy. No to my se pokopali. Fajnie, jak się, słuchajcie, nic kompletnie nie znajduje, to się chce bardzo chodzić. Przerwa.
zmieniam troszeczkę miejscówkę, wychodzę z tego lasku i idę w tamtą stronę gdzieś. Może jakieś poletko znajdę czy coś. No bo tutaj wieje, że tak powiem, śmieciami i niczym już. No pójdę, zobaczę dalej. Słuchajcie, jestem na jakiejś łączce, więc kawałek tu pochodzimy, no zobaczymy. W lesie była lipa. Pójdziemy dalej w tamtą stronę, no ale tu z 15-20 minut pochodzimy. Mam, słuchajcie, sygnał, chyba 12. Jakieś 5 minutek, słuchajcie, i wszedłem na niego. Więc coś, że tak powiem, jest. Bliżej tu. Co nam da 12? Bramka numer 12. Dała nam kawałek łyżki. Chyba. Tak. Powiedziała: poić se, chłopie. Żebyś nie był głodny. 100% kawałek łyżki, słuchajcie. 100% kawałek łyżki. Ale kopnę. Mamy sygnalik. 13. Słuchajcie. Myślałem, że to. Ale fajny kamek. Tu jest cosik. Blaszysko. Pod 13 też było blaszysko. Zobaczcie. No nic. Jedziemy dalej. Słuchajcie. Ładny sygnalik. Kolor. Mamy go tutaj. Może coś tu by jeszcze było? Nie. Pustelnik. Ale jakieś coś, puzdełeczko. A, odwagi chyba jakieś. Jak ktoś wie, co to jest.
ale chyba odwagi. 13, 14 sygnał, słuchajcie. No, zobaczymy, co tu jeszcze dalej może być. Zobaczcie, jeden sygnał, drugi sygnał, trzeci sygnał. Ale wali. Kolor. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Wow. Ale... piękny. Zobaczcie, jakie zdobienia ma. Wow. Wow. Ja pierdykam, zobaczcie, jak to wyszło. I glizda jakaś. Semieszka. Święty Graal. Ale siła. No, to jest znajdek. Zobaczcie, tam kolejny. To jest fant. Święty Graal. Nie ma już nic. Piękne poletko. Jedna, no nie, no, ale to jest mega, mega. Tutaj dostał ode mnie mosiąc. Ach. No i zobaczcie. Pierwsza miejscówka. Blachy, 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 blachy. Śmieci, blachy, tubki, blachy, blachy, blachy. Wszystko blachy, śmieci i nic więcej. Jednak dobrze ją zrobiłem kiedyś, kiedyś. Ale słuchajcie. Poletko albo nieużytek 100 metrów dalej. Okazał się strzałem w dziesiątkę. Zobaczcie, to jest jakieś mosiężne chyba. To było to całe, zmontowane, albo gdzieś to wisiało. I co? Święty Graal. Słuchajcie. Bardzo fajny dzbanuszek. Dostał strzała ode mnie delikatnego, mosiąc, wysoki na 8 cm, tutaj chyba ma z 5. Piękny strzał, na pewno tam wracam, słuchajcie, tylko trzeba zabierać dwie baterie. Mało brakło, abym tego materiału nie nagrał. Także już wiem, że czy blisko, czy daleko od domu trzeba mieć zawsze coś w zapasie. Świętego Graala znalazłem, więc jak się filmik podobał, subskrybuj, łapka, komentarz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, Golden Boy Poland. Na podsumowanie wyprawy do wyschniętego jeziora
Zapraszam na kanał Golden Boy Poland. Przygotowania i podsumowanie. Siemka.